czego robi się nowe więzadła. Zerwane więzadła w stawie kolanowym, a także w innych stawach, zazwyczaj leczymy operacyjnie. W przypadku stawu kolanowego zawsze do rekonstrukcji więzadeł używamy własnych ścięgien pacjenta, które dodatkowo wzmacniamy niewchłanialną taśmą albo stosujemy bez żadnego wzmocnienia. Do rekonstrukcji więzadeł stawu kolanowego używamy najczęściej ścięgien mięśni przywodzicieli uda, pasma z więzadła rzepki albo pasma ze ścięgna mięśnia czworogłowego uda. Sztuczne materiały absolutnie nie znajdują szerokiego zastosowania. Dostępne są na rynku produkty wykonane z włókien polietylenowych, jednak nie są szeroko stosowane ze względu na brak biologicznej kompatybilności ze stawem oraz nadmierną sztywność. Nie stosuje się absolutnie materiałów silikonowych. Wiele osób spodziewa się, że materiał do rekonstrukcji więzadeł jest sztuczny i zbudowany z silikonu. To nieprawda. Podsumowując, zawsze stosujemy materiał biologiczny własny od pacjenta. Chcesz wiedzieć więcej na temat rekonstrukcji więzadeł? Obserwuj mnie.